Dzień dobry, witajcie. Już Was witam, będziecie pewnie tutaj dołączać i witam też wszystkich, którzy oglądacie powtórki. I bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, nasz już 12 teleporanek dzisiaj, kolejny dzień dostrajamy się do zdrowo pojętej obfitości. Co mam na myśli, mówiąc zdrowo pojętej? Przygotowana. Co mam na myśli, mówiąc zdrowo pojętej obfitości? Kiedyś przyszedł taki czas w moim życiu, że zaczęłam jakby tak więcej osiągać specjalnie, używam tego słowa. Na tamten czas osiągałam, na tamten czas robiłam wyzwania, na tamten czas bardzo potrzebowałam sukcesu. Budowywały moje poczucie własnej wartości, one na mnie wpływały. Wszyscy to znamy. I to nie jest złe, to jest bardzo dobre w momencie, w którym tego rzeczywiście potrzebujemy, w którym wpływa to na nasze poczucie własnej wartości. Natomiast kiedy to może być zagrożeniem? Cześć Moniczka, cześć Gosia, cześć, cześć. Kiedy może to być zagrożeniem? Zagrożeniem może to się stać, kiedy jak każda skrajność, każda skrajność jest zagrożeniem. Więc zagrożeniem może się to stać wtedy, kiedy staje się to naszym fanatyzmem, naszą. Właśnie, kiedy od tego właśnie zaczynamy uzależniać swoje poczucie własnej wartości. Wiecie, czyli na początku, to jest taka pułapka, na początku może to być dla nas dobre, to może nas pobudzać, to wiecie, wpływa na nas pozytywnie. Ale jeśli przesadzimy, jak we wszystkim, wszechświat nie lubi przesady, wszechświat lubi równowagę, lubi koherencję, lubi. Kiedy wszystko współgra. Więc z wszystkim, jeśli przesadzimy, to staje się to naszym wrogiem. I czasami, słuchajcie, możemy doświadczać czegoś takiego, nawet obserwując społeczeństwo, że jak często wrogiem ludzi stają się ich cele. I my tutaj w naszym teleporanku, dzisiaj powiemy sobie tak o pewnej rzeczy, o której. Bardzo się mocno chcę z Wami podzielić, bo u mnie totalnie zmieniła moje postrzeganie świata, siebie, ludzi, wszystkiego zupełnie. Zaraz do tego przejdę, ale tylko uzasadnię, dziewczyny, dlaczego? Żeby sobie zdawać z tego sprawę. Jestem absolutnie zwolenniczką odkrywania, czego w życiu chcę. Absolutnie jestem zwolenniczką odkrywania swoich pasji, miłości, tego, co lubię robić w życiu, tego, co podnosi moją łódź, tego swoich marzeń. Popatrzcie, u mnie tu, to jest moje biuro, moja sypialnia, home office, jest wielki plakat, miej bezczelne marzenia. I słuchajcie, i celowo dzisiaj o tym mówię, ponieważ będziemy zaraz mówić o pułapce umysłu i o świadomości dziewczyny, o tym, o czymś, co mnie absolutnie pasjonuje, ale tytułem wstępu. Miej bezczelne marzenia, miej ściankę inspiracji, miej ściankę marzeń, celów, miej plakat obfitości, o czym rozmawiałyśmy wczoraj, miej listę swoich marzeń, miej. Odkrywaj, każdego dnia odkrywaj, przybliżaj się do tego, co jest w tobie, ponieważ wszystko jest w nas, każde nasze marzenie już było zasiane w nas. My dopiero filtrując dopiero możemy odkryć, o co w ogóle nam w życiu chodzi, do czego zostaliśmy stworzeni, jakie marzenie jest krokiem odkrywania naszego powołania. Cześć Wiktoria, cieszę się, że jesteście dziewczyny. Wiem, że na razie mówię zupełnie tak. Nie wiadomo, o co chodzi. Te dziewczyny, które jesteście w teleporankach od początku, bo to jest 12 odcinek, będziecie wiedzieć, o co chodzi, dlaczego to wszystko mówię. Więc jeśli kogoś to zainspirowało, dziewczyny, to zajrzyjcie na wszystkie teleporanki, wszystkie są na YouTubie ponumerowane, ponieważ jest to proces właśnie dostrajania się do zdrowo pojętej obfitości. I co mam właśnie na myśli? Zdrowo pojętej obfitości, dziewczyny. Czasem myślimy i w naszej głowie jest takie przekonanie, że obfitość jest zła, że myślenie o tym jest rozpustne, jest grzeszne, jest mało pokorne, jest po prostu chytrością, jest egoizmem. Czasem mamy w naszych głowach takie przekonanie, ponieważ
Ponieważ zwykle w ogóle samo mówienie o pieniądzach jest czasami takim tematem tabu, jak zauważyłam. Czasami wstydzimy się mówić, ile zarabiamy, ile byśmy chcieli zarabiać, czego potrzebujemy. Wiecie, wstydzimy się mówić o rzeczach, które właściwie są z naszego wnętrza, tak? Które są dla nas ważne. Wstydzimy się mówić nawet o marzeniach. I słuchajcie, i mówię o tym celowo, ponieważ ostatnio uczestniczyłam w prześwietnym Twoje słowo mnie inspiruje. Robię tyle poranki, bo czuję, że tego coraz najbardziej potrzebuję. No świetnie, Wiktoria, nadrób jak najbardziej. My pobudzamy swoje jestem. I nie, słuchajcie, co chcę bardzo powiedzieć. Zapalamy się, pobudzamy swoje jestem nie po to. To jest, chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Ponieważ wczoraj rozmawialiśmy o sile naszej wyobraźni, o tym, że możemy, używając wyobraźni świadomie, warunkować swoje dziś, warunkować swoje jestem na dzisiaj, możemy warunkować swoje ciało, możemy warunkować nasze rezultaty, możemy warunkować to, co się dzieje w naszym życiu, używając wyobraźni. I słuchajcie, wczoraj, nie wczoraj, ostatnio w takim świetnym szkoleniu, wiecie, mnie fascynuje tematyka świadomości. Zupełnie kiedyś nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, co to w ogóle jest, o co w ogóle chodzi. Bardzo Wam polecam, kogo to interesuje, książki Hawkinsa. On świetnie mówi o świadomości, o mocy, o przeciwstawia siłę versus moc. I to jest to, co mnie absolutnie inspiruje. Siłowanie się mnie nie inspiruje. Moniczka, dziękuję dziewczyny. Powiem Wam, że ja też byłam słabej. Wydawało mi się, że wczorajszy teleporanek w ogóle na gorączce poprowadziłam. Odwołałam wczorajszego wieczornego live'a, bo po prostu zasnęłam, tak się słabo czułam. Nie wiem, czy źle znoszę świętowanie, czy o co chodzi. Ale po prostu odpuściłam sobie, żeby właśnie tak miło spędzić czas. A i tak myślałam, że z dziećmi pooglądam film, bo uwielbiam ten film na Netflixie W poszukiwaniu Boga. Jest nowy sezon i bardzo chciałam obejrzeć, ale i tak zasnęłam, więc coś chyba jest w powietrzu. No dobra, dziewczyny, do tematu. Cieszę się, że jesteście. Wiem, że po prostu chaos, wielki chaos dzisiaj i wczoraj w ogóle chaos, ale chaos jest piękny. Chaos jest piękny. Dziewczyny, siła versus moc, o której mówi Hawkins, to jest coś, co mnie zafascynowało i coś, co mi właśnie uświadomiło, jak często my ludzie używamy siły, siłujemy się właśnie z tymi celami, siłujemy się z tym, z sobą się siłujemy. Jak często z sobą się siłujemy, jak często w naszych głowach po prostu są bitwy, nasze myśli biją się ze sobą, dobre ze złymi, walczą. Szkoda, że jesteś tak daleko, Dorotko. Może zdążę o tym powiedzieć, Aniczka, bo podzielę się z Wami, ostatnio uczestniczyłam w świetnym szkoleniu właśnie o sile świadomości. Jak często my o tym zapominamy, my tylko się tak siłujemy z tym życiem i pozwalamy na to, żeby sprowadzić je do tej takiej rutyny, do tych celów, do tych, wiecie, do tych zmartwień, do tego bania się o jutro. I słuchajcie, szkolenie to było o obecności. Ponieważ w pewnym momencie mojego życia mnie mogę mieć marzenia, że mogę mieć cele, że mogę używać swojego do tego, co chcę, żeby było w moim życiu, nie zatracając obecności, bo to jest największa nasza pułapka. To jest największa nasza pułapka, kiedy używamy, kiedy wczoraj było powiedziane, że nasz umysł, że nasza wyobraźnia tylko w tu i teraz fizycznie, tak? Natomiast nasza wyobraźnia może wędrować. Ona wędruje do przeszłości, przypomina sobie, nasza pamięć przypomina sobie, co było, rozkminia, czasem wiele, wiele lat. Czasem ona wędruje do przyszłości i czasem tworzy czarne scenariusze, tak jak było wczoraj. Czasem tym, co byśmy to chcieli, jakby to było gdyby. I wiecie, i na tym szkoleniu cudnym zostało przepięknie powiedziane, że
że w ten sposób ludzie, jeśli nie jesteśmy świadomi, jeśli ludzie nie są świadomi, że mogą tej wyobraźni świadomie, właśnie świadomie używać, czyli wykorzystywać do tego, czego chcą w życiu, czy do tego, żeby było im dobrze w tu i teraz, to bardzo często popadają w takie pułapki. I bardzo często rozkminiają przeszłość, bardzo często tworzą, tak jak ja ostatnio się podzieliłam, czarne scenariusze. Wiecie, zamiast używać swojej wyobraźni jako narzędzie do budowania, do kreowania, do radości z bycia po prostu. I słuchajcie, chcę Wam powiedzieć o obecności, bo na tym szkoleniu było przecudnie powiedziane i chcę, żebyśmy to pamiętały, żeby nie te poranki pobudziły nas tylko do osiągania, do celów, do, wiecie, do wyścigu szczurów jakiegoś. Chcę, żeby nasze teleporanki pobudziły nasze jestem, prawdziwe jestem, czyli nie rezygnowanie z siebie na przyszłość, czyli nie po prostu wypieranie przeszłości czy tego typu sprawy, ale nasze coraz większe taką, bo to jest chyba umiejętność, muszę dzisiaj powiedzieć, umiejętność cieszenia się z tego, co jest dziś i uwaga, cieszenia się na to, co będzie jutro. Bo my bardzo często jutro, bardzo często zamartwiamy się, tworzymy te scenariusze, wyobrażamy sobie, co to ten kryzys nam nie zrobi i tak dalej. Bardzo często tworzymy po prostu cieszenia. I bardzo fajnie uwielbiam Paula Martinelli, on jest takim moim od kilku lat mentorem, w sensie takim, że uwielbiam jego energię, jego taką prawdziwość, jego autentyczność, jego historię, to jaki jest. Jest po prostu, no, bardzo, bardzo, bardzo mądrze inspiruje. I nie zapomnę, jak na pewnym szkoleniu powiedział, że ważne jest w życiu uświadomić sobie, że martwienie się, czyli tworzenie w głowie tej czarnej wyobraźni, tworzenie w głowie tych czarnych scenariuszy nikomu nie służy. I on powiedział dobitnie, jeśli martwisz się dzisiaj o swoje dzieci, to robisz dla nich coś najgorszego, bo wysyłasz im energię braku. Jeśli troszcz się o swoje dzieci, troszczyć się, a martwić się, to są dwie totalnie różne sprawy. I słuchajcie, ja wiem, że to nie jest proste, jeśli nauczeni jesteśmy martwienia się, bo mama się martwiła, babcia się martwiła, wszyscy wokół się martwili. I wiecie, może się wydawać wyzwaniem, ale jeśli uruchomimy w proces w sobie takiej pracy tym, to po prostu totalnie obfitość zagaszcza w naszym życiu, bo już przestajemy wysyłać tę energię braku. I dziewczyny, dlaczego to mówię? Ponieważ na tym ostatnim szkoleniu prześwietnie właśnie było powiedziane to, co już kiedyś słyszałam i naprawdę w to bardzo mocno wierzę, że uwalnianie się od tych umysłowych pułapek, że takie rozpoczęcie procesu uwalniania się to jest wdrażanie takiego obserwowania siebie. Wdrażanie obserwowania siebie. To jest niesamowite, co teraz powiem, bo myślicie, że może mi się pomyliło coś. Tak może być. Ale właśnie świetnie na tym szkoleniu wybrzmiało, żeby uczyć się, żeby po prostu bardziej obserwować swoje myśli, bardziej obserwować swój umysł, bardziej obserwować swoją wyobraźnię, żeby bardziej obserwować siebie, żeby, bo obserwowanie jakby wywyższa nas ponad ten stan, w którym jesteśmy. Jakby możemy obserwować siebie nawet z lotu ptaka, tak? Spróbujcie, to jest niesamowite w sytuacjach, kiedy mamy problemy, dziewczyny. Ja takie coś zaczęłam stosować, że kiedy mam jakąś tam trudną, wyzwaniową sytuację, to staram się w mojej głowie popatrzeć na tę sytuację, jakbym nie była bezpośrednim uczestnikiem tej sytuacji, ale jakbym widziała ją z pozycji kogoś innego, z pozycji z lotu ptaka na przykład. Najpiękniejszy jest ten moment, bo wtedy nabieramy zupełnie dystansu. Przestajemy się tak utożsamiać z tą sytuacją, czyli przestajemy być w jej wnętrzu, a wychodzimy jakby poza jej ramy, granice i widzimy ją totalnie inaczej. I to jest tak, teraz mi się takie fajne porównanie nasunęło, to jest tak, jak czasami
potwierdzicie, że się Wam zdarza, każdemu z nas się zdarza, jeśli mamy problem i komuś o nim opowiadamy, to sami, same dziewczyny, jak często wpadamy na rozwiązania. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wychodzimy poza ten problem, wychodzimy poza jakby siebie, opowiadamy to, czyli stajemy się obserwatorem tego i dzięki temu widzimy z szerszej perspektywy. I na tym ostatnim szkoleniu, dziewczyny, właśnie Eckhart Tolle powiedział bardzo mocno, że cały proces rozwoju świadomości uruchamia się, kiedy zaczynasz patrzeć na siebie jako na swoje myśli, na swój umysł, co się dzieje w twojej głowie z pozycji obserwatora. Dlaczego tak jest? Ponieważ wtedy przestajesz być tymi myślami, ponieważ oddzielasz się od nich. To jest tak, jak De Mello też to pięknie pisał w Przebudzeniu. Masz myśli, ale nie jesteś tymi myślami. Masz problem, ale nie jesteś tym problemem. Wiecie, to jest, ja wiem, że dla osób, które nie jakby, no, dla których ta wiedza nie jest jakaś tam, to może się wydawać, że to są jakieś schizy, ale rzeczywiście ten proces budowania swojej świadomości, ten proces zmieniania swojej świadomości naprawdę doprowadza do niesamowitych rezultatów. I zacytuję tutaj super szkolenie. Jeśli jesteście zainteresowane, to mogę Wam podać, bo nie wiem, czy ono jeszcze, może będzie jeszcze dostępne przez parę dni. Obecność, on o obecności, czyli o tej świadomości bycia. On nie mówi o porzucaniu celów, ale właśnie nie gonienia za celami. O, gdzieś zacytuję, to Wam pokażę, jaka informacja zagościła dzisiaj na mojej ściance. Czekajcie, bo... Popatrzcie, nie jestem w stanie próby osiągnięcia czegoś, ale w prawdziwym stanie bycia. Nie jestem w stanie próby osiągnięcia czegoś, ale w prawdziwym stanie bycia. Popatrzcie, jakie to jest mocne. Jak często my, to jest to, co mówiłam na początku, jak często my jesteśmy w takim, goniąc za wszystkim, jak często my jesteśmy w takim stanie siłowania się, takiej próbowania osiągnięcia czegoś. Dziewczyny, ale w prawdziwym stanie bycia. I cały czas w naszych teleporankach chodzi mi o to, żeby uruchamiać w sobie to, co chcemy, o co nam chodzi w życiu, żeby uruchamiać swoje jestem, żeby przestać wegetować, bo często jest tak, że jesteśmy na takim etapie życia, że już wydaje nam się, ja pamiętam jak już dziewczyny, pamiętam jak już osiągnęłam swój jakiś tam największy cel, czyli wybudowanie domu i było tak, że no, na początku się cieszyłam, wiadomo, to był wielki, dla mnie mega wielki cel na tamten czas. Wychowałam w malutkim domku, było nas czworo rodzeństwa plus rodzice, malutki domek, nigdy nie miałam swojego pokoju i pamiętam jakieś tam kombinacje gdzieś w korytarzu, firanki zakładałam, żeby tylko sobie wyodrębnić jakiś kawałek przestrzeni. Bardzo potrzebowałam takiej swojej przestrzeni, więc taki swój dom był moim marzeniem. I pamiętam, jak wybudowaliśmy ten dom, no cieszyłam się, jak wiadomo, pamiętam, jak płakałam w kuchni, układając talerze na półkach, ale przyszedł taki czas, że myślałam, kurczę, no osiągnęłam to, mam to i co teraz, tak? I przyszła pustka, pustka w sensie takim, że już to zostało osiągnięte i co teraz? I to jest pułapka, dziewczyny. To jest właśnie ta pułapka, że my uzależniamy swoje jestem, bardzo często uzależniamy swoje jestem od osiągnięcia tego celu i jeśli go osiągniemy, to nasze jestem jest podbudowane, cieszymy się i tak dalej, ale to jest krótkotrwałe. Kiedy to nasz cel nie jest tak zbudowany, tak skonstruowany, że wzmacnia nasze jestem. Czyli wiecie, mój cel wtedy był postawiony jako cel materialny taki, ale nie dodałam do niego takiej wartości, nie umiem tego teraz w tej chwili nazwać, nie umiałam sobie może z tym jakoś poradzić emocjonalnie. W każdym razie, żeby nasze te marzenia, cele były, pobudzały nasze jestem, czyli
Czyli, czekajcie, bo miałam wam zacytować, wiem, że chaotycznie, czekajcie, miałam wam zacytować, co to jest ta obecność? I właśnie to jest to, obecność to ponadczasowe uczucie istnienia, nie bycie tym czy tamtym, to jest mega mocne. Nie by, obecność to nie jest bycie tym czy tamtym, to po prostu jest istnieniem. Obecność to ponadczasowe uczucie istnienia, nie bycie tym czy tamtym, ale po prostu istnieniem. I jest to zdolność, uwaga, zdolność do bycia, to jest wyzwolenie myślącego umysłu. I mówi, że rola obecności jest to stan świadomości, który przewyższa myślenie. I popatrzcie, to właśnie bycie obserwatorem, świadomość istnienia tego głosu, bo on mówi właśnie, że ludzie są często torturowani, świetnie to powiedział, ludzie są często torturowani przez głosy w swoich głowach i wynika to ze stanu ich umysłów, bo identyfikują się z tym, że sami stają się tym głosem, czyli w ich głowach brakuje przestrzeni. Popatrzcie, czy tak nie jest. Torturujemy się w naszych własnych głowach, że jeszcze nie mamy tego, że jeszcze nie mamy tamtego, żeś mam tego, że tamto nam nie wyszło. Identyfikujemy się nawet z naszymi porażkami. Mam porażki, ale nie jestem porażką. To jest niesamowite. Wiecie, jak dla mnie, które ja jestem w marketingu sieciowym, w sprzedaży i w ogóle, wiecie, jakie to jest dla mnie wyzwalające, dziewczyny. Zarażam was dzisiaj wszystkie tym, żeby porażki mamy zawsze i wciąż będą, ale nie jesteśmy porażkami. Nie jesteśmy porażkami. To jest niesamowite. I słuchajcie, czekajcie, może usiądę, bo chciałam jeszcze zacytować parę takich fragmentów z tego szkolenia. Czyli wyzwolenie się z oceniania, to jest ten proces uruchamiania, uwalniania naszej świadomości. Wyzwolenie się z oceniania, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że ta sytuacja, że tej sytuacji często towarzyszy komentarz naszego umysłu. O, tak powiem. Że tej sytuacji często towarzyszy komentarz, że on bardzo fajnie podaje taki fajny przykład. Poczekaj. Nie wiem, gdzie to mam. A właśnie. Nie dodawać do postrzegania zmysłów. On w ogóle też fajnie pokazuje, że może jakiś dłuższy byśmy na ten temat zrobili, bo tutaj widzicie, już jest 30 minut. Że bardzo często spotyka nas sytuacja i właśnie to jest takie uświadamiające, że my często uzależniamy czy z poczucie własnej wartości, w ogóle radość bycia, radość życia, uzależniamy od tej sytuacji, jak ona nam się tam potoczyła. I on fajnie uświadamia, żeby oddzielić się od tej sytuacji właśnie, że ta sytuacja nie zawsze jest taka, jak my myślimy, że jest. To nasza interpretacja tej sytuacji, to nasz umysł, ponieważ on jest filtrem. Całe wszystkie ograniczenia dotychczasowe, przekonania i tak dalej, wszystko warunkuje to, jak my interpretujemy tę sytuację. I to jest mega wyzwalające, kiedy mam nadzieję, że się tym podzielicie, jak tu u was, czy to stosujecie, czy zaczynacie od tej chwili, czy zaczniecie od tej chwili, jak wam to posłużyło, ale że z tego oceniania właśnie, wtedy nasza świadomość zupełnie wzrasta, wtedy potrafimy się oddzielić od tej sytuacji, wtedy mamy też zupełnie inne relacje z ludźmi, ponieważ jesteśmy świadomi tego, że ludzie, uwaga, to jest też cytat na mojej ściance, że ludzie, my wszyscy manifestują swoje zachowanie odpowiednio do swojego stanu świadomości. Ludzie,
manifestują swoje zachowanie odpowiednio do swojego stanu świadomości. Popatrzcie, kiedy weźmiemy poprawkę na to, że kiedy weźmiemy poprawkę na to, zupełnie odcinamy się od jakiegoś takiego oceniania, konfliktów, wiecie, żalów. Obserwujemy w sobie taki właśnie, którym było tu kiedyś, że nie jesteśmy tylko materialni, że nie jesteśmy tylko fizyczni, że jest między nami coś więcej, tak? Niż tylko nasze sytuacje, nasze nieporozumienia i nasze konflikty. Słuchajcie, na dzisiaj będę kończyć, bo już jest 30 minut, a temat jest absolutnie niewyczerpany. Może go będziemy kontynuować, ponieważ temat świadomości to jest absolutnie u mnie... uwielbiam książki Hawkinsa, uwielbiam książki o tym, uwielbiam w ogóle ten temat, bo mnie, słuchajcie, wyzwolił, mnie ta wyzwoliła z oceniania właśnie, no nie powiem, że już jestem aniołem i w ogóle super, ale uruchomiła we mnie proces wyzwolenia się z tej pułapki umysłu, oceniania, krytykowania, oczekiwania, tak, oczekiwania, ścigania się celami, a wyzwoliła we mnie, co wyzwoliła? Wyzwoliła we mnie radość z tego, co jest dzisiaj i radość z tego, co może być jutro. Radość na to, tak? Radość, czyli troszczenie się, ale nie martwienie. Troszczenie się, troszczę się o dziś, bo te hasła, one dzisiaj na mnie wpływają, tak? Kiedy dziś będę mieć, przypuśćmy, jakąś różnicę zdań z kimś, to przypomnę sobie zdanie, ludzie, czyli my wszyscy manifestujemy swoje zachowanie odpowiednio do swojego stanu świadomości. Nie dlatego, że chcemy komuś wyrządzić krzywdę. Nie dlatego, że ktoś chce wyrządzić krzywdę mi. Rozumiecie? To jest mega odkrycie. To jest budowanie. Na dzisiaj tyle, dziękuję, bo staram się, żeby było maksymalnie krótko, ale widzicie, dlatego powstanie ten kurs obfitości czy świadomego otrzymywania, ponieważ nie sposób tutaj w tym krótkim czasie przekazać tego, co rzeczywiście jest ważne i co rzeczywiście jest bardzo przydatne, co rzeczywiście warto wprowadzić do siebie w życiu. Cudowności świadomego otrzymywania dzisiaj. Violetka dołączyła na sam koniec. Cieszę się, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Do jutra o 9:00. Pa.